Dzień dobry w piątym odcinku programu Wielkopolska na weekend. Dzisiaj znajdujemy się w Kole, w mieście w województwie wielkopolskim, w Kolinie Kolskiej, nad rzeką Wartą. Nie każdy wie, że jest to jedno z najstarszych miast w Wielkopolsce, ale nawet i w całej Polsce. Prawo do używania tego miana nadał król Kazimierz Wielki w 1362 roku. Na spotkanie idziemy dzisiaj z panem burmistrzem. Znajdujemy się przed Ratuszem Miejskim w Kole. Naszym gościem jest pan burmistrz Krzysztof Witkowski. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Nie każdy wie, że Koło to miasto królewskie. Tak, Koło to miasto królewskie założone w 1362 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Skąd w nazwie Koło, Koło? Legenda głosi, że król Kazimierz Wielki przejeżdżając przez osadę Koło zgubił koło od swojej karety, ale to jest tylko legenda. Natomiast rzeczywistość historyczna nazwę wiąże z najstarszą częścią miasta, gdzie teraz się znajdujemy, czyli z wyspą otoczoną naokoło rzeką Wartą. Z lotu ptaka tworzy właśnie ta wyspa Koło. Jakie atrakcje możemy spotkać w mieście? Jesteśmy jednym z nielicznych miast, w którym najcenniejsze zabytki architektury gotyckiej, barokowej można zobaczyć w promieniu 300 metrów od siebie. Czy usytuowanie miasta w pobliżu autostrady wpłynęło na rozwój miasta? Tak, ma to bardzo pozytywne skutki dla naszego miasta, bowiem trzeba powiedzieć, że właśnie tutaj swoją centralę mają największe światowe firmy, ale to nie tylko położenie miasta, również bardzo inwestujemy w odnawialne źródła energii, czym możemy się pochwalić, to tym, że rozpoczynamy właśnie budowę ciepłowni geotermalnej, których dzisiaj w Polsce jest niewiele. I to nie tylko dbałość o ochronę środowiska w naszym mieście, ale również dalsze perspektywy na rozwój turystyki i rekreacji w naszym mieście. Wiążemy to właśnie z jednym z zabytków, czyli z naszymi ruinami zamku, gdzie w przyszłości planujemy takie właśnie na podłożu wód geotermalnych centrum turystyki. Od jakiego miejsca powinniśmy rozpocząć naszą wycieczkę w mieście? Myślę, że jesteśmy we właściwym miejscu. Jesteśmy w centrum miasta, gdzie od wieków toczyło się życie. Jest to budynek, w którym od początku XVI wieku rezydowały władze miasta i tutaj właśnie też skupiało się życie gospodarcze, targi miejsce. Myślę, że jesteśmy we właściwym miejscu, żeby zacząć naszą wędrówkę właśnie od ratusza miejskiego wybudowanego w początkach wieku XVI. Nie każdy wie, że nad Wartą w mieście znajduje się zamek. Tak, znajduje się zamek kazimierzowski właśnie, który wkomponowuje się w naszą koncepcję rozwoju turystyki w mieście. Właśnie od zeszłego roku zaczynamy go rewitalizować przy pomocy środków z Ministerstwa Kultury i planujemy w przyszłości właśnie stworzyć tam wspaniałe centrum rekreacji, turystyki, również z basenami geotermalnymi. Zamek kryje wiele ciekawostek, ale głównym atutem jego, jak państwo zobaczycie za chwilę zapewne, jest jego malownicze położenie. Więcej historii Koła powie nam pan Tomasz Nuszkiewicz, dyrektor i regionalista. Panie Tomaszu, znaleźliśmy się na wieży. Te cegły nie są oryginalnymi cegłami. Cegły nie są oryginalnymi cegłami z tej wieży gotyckiej naszej słynnej kolskiej, ponieważ nasz ratusz miał dosyć burzliwą historię, a najbardziej takim dramatycznym wydarzeniem to była katastrofa właśnie naszego ratusza w 1987 roku. Ta wieża runęła wtedy i przewracając się zburzyła całą niższą część budynku. Wiadomo, jaka była przyczyna? Przyczyna była, to znaczy na początku podejrzewano czy oskarżano o to, że wieża runęła ruch samochodów ciężarowych, bo tutaj przez koło, przez sam środek rynku przebiegała kiedyś ta główna trasa Warszawa-Poznań, właściwie Moskwa-Berlin i cały ruch transportu takiego samochodowego tu przebiega przez miasto. I twierdzono, że
ruch tych samochodów i wstrząsy, które powodował ten ruch, a Ratusz sam i Starówka znajduje się na takiej wyspie rzecznej, czyli na takich, można powiedzieć, gruntach niestabilnych, spowodowała drgania i ta wieża runęła. Natomiast przyczyna faktyczna, którą później historycy, architekci, archeolodzy zbadali dokładnie, to była bardziej skomplikowana, ponieważ w średniowieczu, jak tą wieżę wznoszono, to wejście na wieżę było tylko jedno, czyli był jeden otwór był przebity. Natomiast w późniejszych latach, jak to zwykle, ludzie sobie ułatwiali życie i zaczęto przebijać kolejne wejścia, różne tam przejścia i osłabiono wieżę, jakby można powiedzieć, po środku, ale to jeszcze nie była główna przyczyna, ponieważ na początku lat 70., pod koniec lat 60., na początku lat 70. postanowiono na wieży pobudować przekaźnik, usytuować przekaźnik telewizyjny. I żeby ten przekaźnik był stabilny, to dotychczasowy taki dach, który był lekki, drewniany i pokryty dachówką ceramiczną, zastąpiono takim stropem żelbetowym, i jeszcze obciążono tym przekaźnikiem, który był dosyć ciężki. Także wieża osłabiona po środku i obciążona od góry, to wszyscy specjaliści, budowlańcy mówią, ona kiedyś musiała się przewrócić, nie było innego wyjścia. Także prawdopodobna przyczyna to była właśnie ta. Najprawdopodobniej tak to było, a nie ten ruch samochodu. Może on tam się przyczynił pośrednio do tego, ale na pewno nie w głównej mierze. Z wieży jest wspaniały widok na całe miasto, koło. Co tu jeszcze można zobaczyć? Tak, to znaczy akurat tak jak na hasło naszego miasta głosi, miasto koło, gdzie zabytki naokoło. Także mamy wszystkie, można powiedzieć, zabytki główne zlokalizowane bardzo blisko siebie. Najdalej można powiedzieć jest Zamek Kolski, który znajduje się tak troszeczkę poza miastem, ale bardzo blisko. Natomiast sam ratusz i sama wieża ratuszowa stoi właściwie, można powiedzieć, po środku tego najstarszego założenia, pierwotnego założenia miejskiego. Także wszystkie główne zabytki znajdują się w pobliżu ratusza i z wieży właśnie bardzo dobrze można to zobaczyć i całą panoramę Doliny Warty, która tutaj się rozciąga w kole, bardzo ładnie tak plastycznie to widać. Wracając do zabytków, to mamy zaraz przy ratuszu gotycką farę, taką typowy gotycki zabytek. Natomiast zaraz obok fary jest zabytek, który prezentuje inny rodzaj architektury, czyli barokowy klasztor ojców Bernardynów. No właśnie, zamek widzimy, widzimy jeszcze spichlerz. Tak, spichlerz jest już bardziej taką, można powiedzieć, historycznie bliższą nam budowlą, ponieważ pochodzi z połowy XIX wieku, kiedy bardzo w kole rozwinął się handel zbożem i drewnem. Koło było jednym z głównych takich miast, które dostarczało te towary na teren zaboru pruskiego ówczesnego. Także transportowano to, dlatego ten spichlerz znajdował się, czy te spichlerze, bo to jest jedyny ocalały spichlerz, tych spichlerzy było dużo więcej, 28, które stały nad brzegiem rzeki Warty i drogą wodną właśnie było tu dostarczane te towary, handel się odbyło pomiędzy Prusami, a tutaj tą częścią Wielkopolski właśnie drogą wodną poprzez Wartę. Tutaj wszystkich słuchaczy możemy zaprosić od maja do października. Tak. Mamy taką, można powiedzieć, akcję co roku, Dzień Otwartej Wieży. To każdą pierwszą niedzielę miesiąca od maja do października można przyjechać tutaj do koła i można wejść sobie na wieżę. Są przewodnicy ze Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła, również nasze Muzeum Technik Ceramicznych, również tu pełni dyżury. I można wejść na wieżę, zobaczyć sobie panoramę miasta i nie tylko, bo to, jak jest dobra pogoda, to widoczność z wieży sięga 30 kilometrów. I można zobaczyć również akurat dzwon wieży ratuszowej bije godzinę. Można sobie zobaczyć również wystawę ceramiki. Jeżeli chodzi o ceramikę, to koło znane jest z ceramiki chemicznej, ale oprócz tego jeszcze była ceramika fajansowa. Tak. Koło zawsze było miastem od samego początku, jak tylko zostało lokowane jako miasto, było znane z produkcji ceramiki. W średniowieczu to było garncarstwo, nawet takie było osobne, można powiedzieć, w ramach miasta to funkcjonowało, natomiast to się nazywało przedmieście Zduny. Do dzisiaj taka uliczka zachowała się po tym przedmieściu, gdzie właśnie skupiali się garncarze. Oni mieli swojego burmistrza
mieli swoje władze miejskie i tak dalej, ale w ramach całego organizmu miejskiego miasta Koła to funkcjonowało. W latach późniejszych tą produkcję garncarską zastąpiła już ceramika taka użytkowa, dekoracyjna. To głównie za przyczyną Józefa Freudenreicha, który założył tutaj w 1842 roku fabrykę. Najpierw to była fabryka porcelany, półporcelany i fajansu. Później ona ograniczyła się tylko do produkcji fajansu i przez cały okres istniała do początku XXI wieku, także produkcja fajansu w Kole. No, starsi pewnie słuchacze nasi czy widzowie to pewnie pamiętają te słynne kolskie fajansy, charakterystycznie zdobione w takie kwiatowe wzory. One wszystkie były ręcznie malowane, także no, jest to ciekawy przykład właśnie takiego rękodzieła artystycznego. Była to ceramika użytkowa, a w późniejszym okresie była już taka typowo ceramiką dekoracyjną. Natomiast tak jak pan dzisiaj powiedział, tradycje ceramiczne Koła dzisiaj są kontynuowane czy podtrzymywane przez produkcję ceramiki sanitarnej, bo ta produkcja fajansu już niestety nie istnieje u nas, tylko pozostałości takie jak w muzeum, eksponaty zabytkowe i tak jak na wystawie naszej można zobaczyć je. A czy w Polsce jeszcze znajdziemy gdzieś tą ceramikę fajansową kolską albo na zachodzie, gdzieś w Europie? To znaczy, jeżeli chodzi o eksponaty, to rzeczywiście się pojawiają. Ona na zachód Europy tak nie trafiała głównie, ponieważ Józef Freudenreich, lokując tutaj fabrykę, nieprzypadkowo ją tutaj ulokował, ponieważ to był zabór rosyjski już i nie istniała granica celna pomiędzy tą częścią zaboru rosyjskiego, a samym Imperium Rosyjskim, czyli tą główną, właściwą Rosją. Także to był ogromny rynek zbytu i on, wiedząc o tym, tak samo rozwinęła się zresztą Łódź jako miasto przemysłowe, bardzo duże. Wiedząc o tym, dlatego ulokował tutaj tą produkcję fajansu. Dlatego główną część tych pozostałości produkcji fajansu z tego XIX wieku, początku XX wieku, tę najbardziej taką historyczną, zabytkową, znajdujemy właśnie głównie na terenach Ukrainy, bardzo dużo. Tam znajduje się naszego fajansu kolskiego. No i na terenach dzisiejszej Rosji. Znajdujemy się teraz przy spichlerzu. Jest to bardzo cenny obiekt architektury drewnianej. Ile ten spichlerz ma lat? Spichlerz może nie jest taki stary, bo pochodzi z XIX wieku, natomiast jest taką pozostałością, takim reliktem całego zespołu spichlerzy, które tutaj w Kole stały kiedyś nad Wartą. Tych spichlerzy było prawdopodobnie 28 aż i były takim świadectwem znaczenia Koła jako ośrodka handlowego w tej części Wielkopolski, ponieważ od połowy XIX wieku Koło stało się takim wiodącym ośrodkiem handlu zbożem i drewnem właśnie w Wielkopolsce, z tego względu, że znajdowało się na terenie zaboru rosyjskiego, natomiast handel tymi towarami odbywał się do Prus. Także barki przypływały tutaj z materiałami z terenu zaboru pruskiego, właściwie z Cesarstwa Niemieckiego ówczesnego, nie tylko z tej części zaboru rosyjskiego, ale z zaboru pruskiego, ale z całych Niemiec. Natomiast wracając już, to była taka dosyć, można powiedzieć, na dzisiejsze czasy dobre rozwiązanie logistyczne, że one puste nie wracały do tych Prus, tylko były tutaj załadowywane właśnie towarem i wracały Wartą do Poznania z towarem z Koła. No właśnie, z Prus też były przywożone materiały do ceramiki. Tak, jak Józef Freudenreich był, jak tutaj w Kole, w dokumentach, kiedy powstawała fabryka, był określany jako obywatel Wielkiego Księstwa Poznańskiego, bo tak się nazywał się zabór pruski, czyli ta część Polski, która należała do Cesarstwa Niemieckiego. Był mieszkańcem Poznania po prostu, a postanowił tutaj otworzyć fabrykę w Kole. I żeby zapewnić wysoką jakość produkcji produkowanej przez siebie ceramiki, sprowadzał glinkę ceramiczną z terenu Saksonii. No wtedy nie było połączenia kolejowego, połowa XIX wieku, dopiero linia kolejowa pomiędzy tą częścią Polski a zaborem pruskim powstała już w odrodzonej Polsce w 1919 roku.
Więc żeby zapewnić jakiś taki sprawny i w miarę tani, szybki i bezpieczny rodzaj przewożenia tego towaru, to właśnie były transportowane barkami rzecznymi, ta glinka ceramiczna. Ona do Poznania przybywała drogą kolejową. Jesteśmy teraz przy kościele Farnym. Jest to jeden z najstarszych kościołów w Kole. Tak, najstarszy kościół, ponieważ powstał zaraz po lokacji miasta Koła w 1362 roku, ponieważ w dokumencie lokacyjnym król Kazimierz Wielki od razu zastrzegł sobie osobie, której nadawał prawo lokowania miasta, czyli wójtowi Henrykowi Zwarty, obowiązek ufundowania kościoła parafialnego. Oczywiście Fara się rozrastała w miarę powiększania się miasta, czy powiększania się liczby mieszkańców. Natomiast ten pierwotny kościół gotycki, który dzisiaj możemy zobaczyć w tej części Fary, która jest dzisiaj prezbiterium tego kościoła, prawdopodobnie data jego poświęcenia z przekazów źródłowych wynika, że to był 1409 rok, czyli przełom XIV i XV wieku. To nie jest jedyny kościół w Kole, jest jeszcze kilka innych. Tak, oczywiście, ponieważ miasto się rozwijało. No dzisiaj to jeszcze mamy dwa współczesne, można powiedzieć, kościoły. Na tej nowoczesnej części miasta, tam gdzie właściwie najwięcej mieszkańców dzisiaj mieszka. Natomiast drugim takim kościołem z tej historycznej części miasta to jest klasztor Ojców Bernardynów, który znajduje się zaraz obok kościoła Farnego. Parafialnego. Natomiast dawniej, jak te kościoły oba powstawały, bo kościół klasztorny również, można powiedzieć, stosunkowo nieodległej czasie powstawał od Fary. Data lokacji klasztoru to jest 1466 rok. No, czyli tak można powiedzieć 60-70 lat po Farze został ufundowany. Natomiast wtedy, kiedy te dwa kościoły powstawały, to kościół Farny znajdował się na terenie miasta, natomiast klasztor się znajdował już poza miastem, ponieważ pomiędzy oboma kościołami, co dzisiejszych, jak się dzisiaj patrzy i przechodzi między jednym kościołem a drugim, to się może wydawać dziwne i nieprawdopodobne, ale wtedy płynęła między nimi odnoga rzeki Warty. Także do klasztoru się z miasta przechodziło po takiej kładce. Na dawnych rysunkach i mapach miasta Koła można to zaobserwować. Widać wyraźnie, jak jest fara usytuowana, jak jest klasztor usytuowany i taka właśnie kładka przerzucona przez tą odnogę rzeki Warty do klasztoru. Zresztą to położenie klasztoru było przyczyną też jego, można powiedzieć, zniszczenia tej pierwotnej wersji, ponieważ pierwotny klasztor też był gotycki. Dzisiaj, jak przejdziemy później do klasztoru, to zobaczymy, że to jest kościół barokowy pochodzący z końca XVIII wieku, czyli już dużo młodszy niż w dzisiejszej wersji, niż fara, przed którą stoimy dzisiaj. Farze, jeszcze dodam także, w farze osoby, które zechciały odwiedzić farę, to bardzo ciekawym zabytkiem fary jest płyta nagrobna Jana Zgarbowa, najmłodszego syna Zawiszy Czarnego, który był starostą kolskim. Zginął w czasie wojny 13-letniej toczonej przez króla Kazimierza Jagiellończyka z zakonem krzyżackim i w bitwie pod Chojnicami. I jako starosta kolski został tutaj pochowany właśnie w kolskiej farze. Płyta znajduje się na ścianie kościoła. Dzisiaj pierwotnie znajdowała się w posadzce, tam gdzie został pochowany starosta Jan Zgarbowy. Jeszcze taka ciekawostka, o której Pan wspominał, a myślę, o czym warto było powiedzieć, miasto Koło to było miasto deweloperskie. To znaczy, to można tak powiedzieć, że tak jak mówimy o pytanie o założenie czy powstanie fary i związek tego faktu z lokacją miasta, to faktycznie w średniowieczu osoby, które dostawały prawo lokacji miasta, to w dzisiejszym rozumieniu można powiedzieć, że to byli deweloperzy, ponieważ oni od właściciela miasta, którym tu w przypadku Koła był król, wtedy Kazimierz Wielki,
uzyskiwali przywilej lokacyjny, a później musieli królowi też wpłacić określoną ilość pieniędzy za prawo właśnie lokowania miasta. Natomiast no, musieli oczywiście te pieniądze jakoś zgromadzić, a po drugie to też musieli mieć jakiś własny zysk z tego tytułu, no bo przecież nie robili tego charytatywnie. Także ich działalność to polegała głównie na wytyczeniu założenia miejskiego, to, które w Kole się zachowało bardzo dobrze, tam jak staliśmy przed ratuszem i wokół ratusza, który znajduje się na środku Starego Rynku, to jest to założenie właśnie średniowieczne, urbanistyczne, które wytyczył Henryk Zwarty i wokół działki przeznaczone na warsztaty rzemieślnicze, na składy kupieckie, bo koło powstało ze względu na to, że tu była przeprawa przez rzekę Wartę, czyli składy towarów przez kupców, którzy tutaj przeprawiali się z jednego brzegu rzeki na drugi. No i z tego tytułu pobierał oczywiście odpowiednie dochody, odpowiednie opłaty. Także to tak można na dzisiejsze czasy to porównać do dzisiejszej działalności tego typu. To przejdziemy teraz dalej i zobaczymy dalsze zabytki jeszcze kolskie. Tak. Stoimy na ruinach Zamku Kolskiego w rozrywisku Warty. Skąd taki pomysł? Środek Wielkopolski, a tu Zamek Obronny. Zamek, no można powiedzieć, z dzisiejszej perspektywy, jakbyśmy patrzyli, to rzeczywiście dziwne miejsce wybrał król Kazimierz Wielki na lokalizację tego założenia obronnego. Natomiast musimy pamiętać, że w tamtym okresie sytuacja zupełnie inaczej wyglądała. Bardzo niedaleko od koła znajdowało się już państwo zakonu krzyżackiego. Także król pamiętał też dokładnie z czasów młodości o najeździe krzyżackim na Wielkopolskę z 1331 roku i wielkich zniszczeniach, jakich krzyżacy wtedy dokonali w Wielkopolsce. Między innymi ścigali jego osobę, bo chcieli schwytać królewicza ówczesnego, Kazimierza, syna Władysława Okietka. I to założenie obronne, ta warownia, która powstała w Kole za czasów Kazimierza Wielkiego, miała zabezpieczać właśnie Wielkopolskę przed najazdem krzyżackim od strony północnej. Dużo tutaj polskich królów mieszkało? Czy to znaczy sama warownia nie była, później straciła to znaczenie takie obronne, można powiedzieć, ponieważ sytuacja polityczna się zmieniła dosyć szybko w miarę, natomiast na pewno bardzo takim ulubionym miejscem pobytu dla Zamek Kolski był dla króla Kazimierza Jagiellończyka. Bardzo często tutaj przebywał, bo dokumenty królewskie często wspominają o tym, że właśnie król tu był, przyjmował różne poselstwa, różne delegacje. Często też spędzał tutaj rodzinnie, można powiedzieć, pobyty. Nawet jest taka wzmianka o tym, że któregoś roku spędził tu całe święta Bożego Narodzenia i też okres początku następnego roku ze swoją żoną królową Elżbietą. Także też za czasów króla Kazimierza Jagiellończyka datujemy, chociaż już pierwsze spotkania ze szlachtą odbywał już w Kole król Władysław Jagiełło, jego ojciec, natomiast pierwsze takie duże zgromadzenia, które możemy nazwać już początkiem, zaczątkiem polskiego parlamentaryzmu, no czyli właśnie, sejmy. To odbywały się sejmy, tak, właściwie to tak niektórzy mówią, to sejmiki, natomiast sejmiki to mają znaczenie bardziej takie z późniejszego okresu. No, w tym okresie za czasów króla właśnie Władysława Jagiełły i króla Kazimierza Jagiellończyka, to trzeba mówić o sejmach generalnych dla prowincji wielkopolskiej, bo tak te zgromadzenia były określane. Bo wtedy parlamentaryzm polski rodził się w dwóch takich ośrodkach, czyli dla Wielkopolski to było Koło, natomiast dla Małopolski Nowe Miasto Korczyn, gdzie odbywały się te zgromadzenia szlachty, gdzie król uzgadniał różne decyzje, różne posunięcia, właśnie musiał uzyskać akceptację właśnie szlachty. Głównie to dotyczyło, tak jak tutaj w Kole to się odbywało, głównie to dotyczyło nakładania nowych podatków, nowych zobowiązań, nowych danin, bo król potrzebował, czy państwo potrzebowało nowych środków, głównie na prowadzenie wojny z państwem zakonu krzyżackiego.
No właśnie, w związku z tym, że tutaj odbywały się takie ważne rzeczy jak sejmy, to było to na pewno miasto, w którym było wiele narodowości. Tak, to też wynikało z tego, że te zgromadzenia się tu odbywały, czyli no można było, powiedzmy sobie tak, otwarcie zarobić na tym, na tych przybywających, zwłaszcza, że to byli ludzie zamożni, którzy mogli no, zapłacić za różne dobra. Natomiast duży wpływ na tą wielokulturowość koła miało też to położenie miasta na szlakach handlowych, gdzie to ściągało, skupiało właśnie różne osoby, które zajmowały się różnymi działalnością handlową, kupiecką. No, koło od samego, można powiedzieć, początku swojego powstania datuje, notuje no, ludność pochodzenia żydowskiego. No i później przez cały okres historii miasta koła duże znaczenie właśnie, jeśli chodzi o życie gospodarcze, życie społeczne, życie kulturalne również miasta miało właśnie ta część mieszkańców, która była pochodzenia żydowskiego. Część miasta w ogóle była takim częścią, która skupiała Żydów. Tam znajdowały się synagogi. Dzisiaj niestety te synagogi już nie istnieją, zostały zniszczone przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Jak zresztą cała ta społeczność, która została przez nich wymordowana w okresie no, II wojny światowej, w czasie Holokaustu. To w mieście Kole jest wiele miejsc, które upamiętniają tą społeczność żydowską, ale oprócz Żydów kolskich też mieliśmy sporą grupę mieszkańców, no, trudno powiedzieć, czy pochodzenia, no, można powiedzieć pochodzenia niemieckiego, ale to byli ewangelicy, bo część to byli Polacy również, ale większość to byli pochodzenia niemieckiego, także zachował się do dzisiaj w naszym mieście kościół ewangelicki. Do dzisiaj jest mała grupa ewangelików w Kole, także odbywają się nabożeństwa, ten kościół funkcjonuje i ta pamięć o tej społeczności ewangelickiej również w Kole pozostaje. No mamy też pozostałości takie w postaci cmentarza ewangelickiego również, jak również miejsca po cmentarzu żydowskim, gdzie nie zachowały się, no można powiedzieć, w większości macewy na samym, czyli nagrobki żydowskie na samym cmentarzu się nie zachowały. Muszę powiedzieć, że jako Muzeum Technik Ceramicznych żeśmy uratowali kilka pozostałości macew, które odnaleźliśmy nad brzegiem rzeki Warty 2 lata temu. Jeden z mieszkańców miasta nam wskazał, że tam znajdują się właśnie takie nagrobki, no to jest zabezpieczone u nas muzeum. Chcemy zrobić takie lapidarium właśnie na terenie byłego cmentarza żydowskiego, żeby chociaż w taki sposób upamiętnić tych mieszkańców miasta, którzy tworzyli jego historię, budowali jego rozwój. A czy są to jakieś plany jeszcze odbudowy tego zamku? To znaczy, pewnie w marzeniach mieszkańców miasta pewnie tak, ale to by było dosyć trudne do realizacji, zwłaszcza, że do końca nie wiemy, no nie zachowały się żadne plany zamku, nie wiemy jak zamek wyglądał, możemy się domyślać, bo zamki były też budowane według jakiegoś standardowego planu. Także można się domyślać, jak ten zamek wygląda w okresie świetności. Natomiast burmistrz miasta, pan dr Krzysztof Witkowski, podejmuje działania w kierunku zabezpieczenia ruin przed dalszą degradacją. To są właściwie pierwsze działania podejmowane przez władze miasta, można powiedzieć, od 100 lat. Tak trzeba szczerze powiedzieć, że przez ten cały okres nie były podejmowane większe jakieś prace, poza jakimiś tam drobnymi zupełnie, które nie miały większego znaczenia dla zabezpieczenia tych ruin. To w ubiegłym roku zostały zrealizowane zabezpieczenie właśnie północnej ściany kurtynowej i w tym roku będą również kontynuowane te prace. To wszystko w dzisiejszym programie. Dzisiaj zwiedziliśmy koło i skończyliśmy naszą wizytę na Zamku Królewskim. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.